Właśnie rozebrałem, znaczy rozbieram dyferencję z przodu w Vueltosie 10428. Widać, że tutaj był smar kiedyś, prawdopodobnie, ale niestety już go nie ma. Znaczy, ja od razu zrobię tak zwaną kalamitkę od góry, żeby nawet przy zamkniętym dyferencjale skręconym, żeby można było ten smar wtłoczyć. Dobra, rozbieram dalej. Zobaczcie również na atak. Niestety atak się skończył. Największy problem jest z tym, że nie ma dyfra do przodu, żeby zakupić. Do tyłu też nie ma, to 10428. I nie wiem, czy pasuje z innego sprzętu. Będę patrzył. Ten sprzęt muszę zrobić na tip top, żeby chodził. No troszkę zaniedbałem, też moja wina. Nie zaglądałem, nie smarowałem, a powinienem przede wszystkim wziąć i zrobić porządny serwis. Ok, dobra. Zobaczymy teraz, co jest w dyfrze. Od razu mówię, że dyfer wygląda jak wygląda. Widać, że to nawet nie popsikałem żadnym środkiem smarnym ani nic. Ja przy tym sprzęcie nic nie robiłem. Także moja wina. Muszę przyznać się, że moja wina. Muszę troszkę to ogarnąć też. Ale nie o to chodziło. Dobra, rozkręcam, zaraz wam pokażę, co jest w środku. Jak zawsze w takich przypadkach wszystkie śruby, znaczy wszystkie, trzy spośród czterech śrub odkręciły się, mógłbym powiedzieć, że perfekcyjnie. Jedna niestety nie chce mi się w ogóle wykręcić. Także muszę to teraz użyć albo wiertarki, albo jeszcze innej końcówki. Jeszcze próbuję inną końcówką, dobra. Jak widać, tryby środkowe są, mechanizmy różnicowego są w idealnym stanie, są w ogóle nie zużyte. Mimo, że są plastikowe, to jednak dały radę, bo miały smarowanie cały czas i dlatego nie wykończyło ich to. Słuchajcie, fajna sprawa, bo w tym Vueltosie jest uszczelka, ładnie, żeby ten smar dyferencjalny został. Tutaj przewierciłem dziurę całkowicie, bo nic już nie pomagało. Wszystkimi sposobami chciałem to odkręcić, ale nie udało się. Śrubę jeszcze tam muszę wykręcić, zmierzyć całe koło zębate i zamówić po prostu cały dyfer. Gdzieś widziałem taki, tylko że to od innego modelu. No dobra, dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Ciao, ciao.